życie żadnego z pisarzy epoki PRL nie obrosło podobnymi mitami, co biografia Edwarda Stachury. Czasami trudno odróżnić mit od realnej prawdy. Hej, Sławomir Koper, historyk, autor książek historycznych, specjalista od spraw, których na pewno nie znajdziecie w podręcznikach. Dzisiaj kolejny odcinek vloga Koper na tropie, tym razem o pewnych tajemnicach z życia Edwarda Stachury. Czy ktoś z Was zastanawiał się, z czego tak naprawdę żył Edward Stachura? No, można by powiedzieć, że był drwalem. Do tego jeszcze wrócę, bo to jego przygoda z tym szlachetnym zawodem to trochę inaczej wyglądała, niż wszyscy podejrzewają. Oczywiście dostawał tantiemy autorskie, dostawał nagrody państwowe, dostawał stypendia, ale tak naprawdę Edward Stachura żył z zawodowej gry w pokera. Oczywiście nielegalnej. Poeta i przyjaciel Stachury, Roman Śliwonik, był świadkiem kiedyś, jak Stead umawiał się na partię pokera i grał całą noc z jakąś prywatną inicjatywą, badelarzami, właścicielami niewielkich firm. Powitali Steada bardzo kulturalnie, z dużym szacunkiem i nagle okazało się, że ten poeta, który twierdził, że z nim można pójść tylko na wrzosowisko i zapomnieć wszystko, zachował się zupełnie inaczej. Zimne spojrzenie, mało się odzywał. No i oczywiście ograł swoich przeciwników do końca. Nad ranem zabrał się z tego mieszkania i powiedział do Śliwonika: mam teraz na pół roku pisania. Karierę pokerzysty zaczął dość wcześnie, jeszcze w czasie studiów w Lublinie. Wtedy ograł jednego z kolegów dokumentnie z pieniędzy i z zegarka. I ten właśnie młody człowiek zachował się w sposób bardzo niemęski. Pobiegł do prorektora z żądaniem, by Stachura oddał mu i pieniądze, i zegarek. Starszy profesor wysłuchał jego żalów, po czym powiedział: młody człowieku, jeżeli jesteś na tyle głupi, żeby grać w pokera z lepszymi od siebie, to jest twój problem. I miał najwyraźniej rację. Nie zmienia to jednak faktu, że Stachura uwielbiał koczowniczy tryb życia, co zresztą było mu potrzebne do jego twórczości. Kiedy pisał Siekierezadę, zaciągnął się do drwali na ziemi głogowskiej, chociaż jak przyznawał, pracę drwala zna raczej ze słyszenia. Nie potrafił obsługiwać nawet piły spalinowej i wszelkie próby oswojenia go z tym urządzeniem groziły kalectwem. Dlatego skierowano go do obcinania gałązek i palenia drewna. Zarabiał niewiele, ale z uśmiechem twierdził, że na papierosy mu wystarczy. Dla niego liczyła się bowiem obserwacja środowiska drwali, co zamierzał uwiecznić w swojej książce. Był jednak pisarzem, który dbał o swoje interesy i zadbał o to, by dostać ryczałt na pobyt wśród drwali z kasy miejscowego Związku Literatów Polskich. Stachura nigdy, trudno się mu dziwić, gdy miał okazję otrzymać jakieś pieniądze państwowe, to tej okazji nie zaniedbywał. Podobieństwo między realnym życiem Stachury, jego realną biografią, a jego książkami było tak duże, że zaczęto mówić, zresztą sam używał też tego określenia, że prowadzi życiopisanie. Faktycznie pisał tylko na bazie tego, co sam przeżył, co obejrzał, ale oczywiście beletryzował rzeczywistość, upiększał ją, przekształcał tak, by osiągnęła warunki nadające się do wydania w wersji książkowej. Starał się żyć tak, jakby PRL był normalnym, demokratycznym państwem. Programowo unikał polityki i stworzył sobie swój własny świat, w którym czuł się wolnym człowiekiem. Ta apolityczność przynosiła profity, gdyż władze się nim kompletnie nie interesowały, uważając go za nieszkodliwego dziwaka. I nikogo nie interesowało, że w czasach, kiedy w dowodzie osobistym każdy musiał mieć wpisany nazwę firmy, w której był zatrudniony, gdyż istniał obowiązek pracy, Stachura nigdzie nie pracował oficjalnie na etacie. Programowa polityczność przynosiła profity. Stachura nigdy nie miał problemów ani z cenzurą, ani z uzyskaniem paszportu. Dużo też podróżował po zachodzie Europy i nie tylko. Był długo w Meksyku, odwiedził Stany Zjednoczone, dwa razy w Norwegii, był we Francji, w Szwajcarii. I co dziwniejsze, jednak zawsze wracał do Polski z dużą przyjemnością, gdyż najbardziej tęsknił za polską prowincją, a szczególnie za Kujawami. Ważnym elementem legendy Stachury były spotkania autorskie. Początkowo za nimi nie przepadał, widząc w nich tylko możliwość zdobywania dodatkowej gotówki. Ale z czasem jego sława rosła i szczególnie stał się popularny w ośrodkach akademickich, gdyż jego twórczość wpisywała się dobrze w posthipisowską ideologię. Stachura uważany był za uciekiniera od cywilizacji, który żyje tak, jak człowiek naprawdę wolny. Stachura nigdy jednak nie zerwał kontaktów z realnym światem.
Regularnie otrzymywał nagrody i stypendia, do czego zresztą specjalnie się nie przyznawał, ale coraz rzadziej udzielał się w nurcie wydawniczym. Zdecydowanie wyżej cenił niepublikowanych poetów, z którymi regularnie się spotykał, gdyż należał do tak zwanego bractwa kuflowego. Panowie spotkali się w plenerze, wylewali w siebie ogromne ilości piwa, recytowali wiersze i czuli się ze sobą szczęśliwi. I Stachura chyba również. Więcej o Edwardzie Stachurze znajdziecie w mojej książce Ulubieńcy bogów umierają młodo. A jeżeli się podobało, to lajkujcie i subskrybujcie. Pamiętajcie, nowy odcinek vloga zawsze we wtorek o 8:30. Hej!